Którą wersję programu Ableton Live powinieneś wybrać? Intro, standard czy suite? Dziś odcinek właśnie o tym. Najtańszą wersję programu Ableton Live, czyli intro, można kupić już za 350 zł. Za wersję standard przyjdziemy zapłacić około 1400 zł, a za wersję suite, tą pełną, rozbudowaną, z narzędziami Max for Life, blisko 2500 zł. Ale jest też czwarta wersja programu, tak zwana wersja Ableton Live Lite. I ona jest dołączana m.in. do tego launchpadu, a także innych modeli launchpadów, do klawiatur marki Novation, ale także innych marek, Arturi czy Native Instruments, chociażby do tego modelu M32 firmy Native Instruments również. Zatem warto sprawdzić, bo być może wersję Ableton Live Lite już po prostu masz. Programy oczywiście różnią się pod względem wyposażenia w instrumenty wirtualne, efekty audio czy MIDI, a także wielkością biblioteki. Ale najistotniejszym ograniczeniem jest w przypadku wersji Lite i Intro liczba ścieżek, bo w przypadku Lite jest to 8 ścieżek, 8 scen, w przypadku wersji Intro 16 ścieżek i 16 scen. Wersje Standard i Suite oczywiście znoszą te ograniczenia. Jeśli chodzi o wersję Standard i Suite, dostępne są także wersje edukacyjne, które, tak jak widzisz, są znacząco tańsze i mogą je kupić generalnie osoby indywidualne, nie firmy, które mają status ucznia, studenta i to w zasadzie od szkoły podstawowej po studia doktoranckie, a także oczywiście nauczyciele i wykładowcy. Co do procedury, to sugeruję raczej już kontakt ze sklepem, natomiast generalnie działa to tak, że taką wersję należy kupić i następnie zweryfikować swój status, przesyłając legitymację i inne dokumenty do firmy Ableton, która to uwalnia wtedy licencję. I jeszcze jedna ważna uwaga, oprogramowanie Edu niczym nie różni się od pełnych wersji, może być legalnie wykorzystywane także w celach komercyjnych, nawet po zakończeniu nauczania przez ich posiadacza. W skrócie, po prostu jest to samo oprogramowanie, tylko w obniżonej cenie, który to rabat otrzymuje się ze względu właśnie na status studenta, nauczyciela itd. I jeszcze jedna rada od wujka Maćka z Musoneo. Otóż warto sprawdzić ścieżkę aktualizacji z wersji Lite. Bardzo często polskie sklepy mają atrakcyjne ceny aktualizacji z wersji Lite i tak na przykład kupując to konkretne urządzenie i następnie aktualizację do wersji Standard, w zasadzie ta cena jest tylko troszeczkę większa niż gdyby od razu kupić po prostu wersję Standard. W sklepie muzycznym możecie kupić aktualizację do wersji Standard bądź Suite z wersji Lite, natomiast kupując wersję Intro bądź Standard, upgrade do wersji wyższej możecie wykonać tylko i wyłącznie ze strony producenta, czyli ableton.com.